Irena Waśkiewicz, witam w programie Rozmowa Tygodnia. Dziś moim gościem jest prezes Aeroklubu Krainy Jezior, właściciel lotniska w Wilamowie, organizator licznych imprez lotniczych na Warmii i Mazurach, człowiek nominowany na Człowieka Roku w kategorii General Aviation w plebiscycie lotnicze Orły, pan Stanisław Tołwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, został pan nominowany na Człowieka Roku w kategorii General Aviation w plebiscycie lotnicze Orły za swoje dokonania, za swoje działania na rzecz propagowania turystyki lotniczej na Warmii i Mazurach. Łatwo jest taką turystykę propagować tutaj na Warmii i Mazurach? Znaczy w ogóle ja bym tylko to skomentował jeszcze, że można, że to jest pewien ukłon środowisk lotniczych do tego, co się dzieje w sprawach lotniczych właśnie tutaj, na Mazurach. Bo przecież aeroklubów jest wiele i nasze inicjatywy w Kętrzynie, gdzieś, można powiedzieć, dla warszawiaków na prowincji, są zauważane, bo są zauważane przez takie rozwiązanie personalne. Ja traktuję nominację w plebiscycie lotnicze Orły, właśnie w kategorii Człowiek Roku General Aviation, za szersze odniesienie, za pewien dorobek, nie tylko mój, ale ponieważ zawsze każdy dorobek musi mieć lidera, więc ja jako lider w sposób zrozumiały znalazłem się tam bardzo zacnym gronie, bo wspaniałych ludzi. Za to, co dzięki panu dzieje się tutaj na Warmii i Mazurach w lotnictwie. No nie tylko dzięki mnie, bo za mną czy ze mną razem jest wiele osób, wiele wspaniałych działaczy społecznych, wolontariuszy. Bo przecież ta cała działalność nasza jest absolutnie oparta tylko i wyłącznie o pewną aktywność społeczną. To jest pewnego rodzaju misja, którą realizujemy dla propagowania Mazur, dla rozwoju infrastruktury lotniczej, dla budowania innego wizerunku tej naszej krainy. Krainy, do której można dotrzeć samolotami i z której można wylecieć samolotami. W końcu mało kto sobie zdaje sprawę, że właśnie tu jest sporo poza lotniskiem w Kętrzynie również i szymanami, słynnymi szymanami, prawda? Jest sporo lądowisk, które w tej chwili naprawdę są w stanie obsługiwać małe samoloty takie do kilkunastu osób na pokładzie. I czego dowodem jest, że latając w rajdach po lotniskach Warmii i Mazur demonstrujemy Polsce, jaki tu jest potencjał, zapraszając ich do nas. Także ja sądzę, że to jest jakiś dorobek, który właśnie został spuentowany propozycją nominacji. No, w końcu jest wiele osób, które mogły być również nominowane. A jak panu współpracuje się z kętrzyńskimi władzami? No, władze jak władze oczywiście mają swoje problemy. Chciałbym oczywiście, żeby te problemy władz kętrzyńskich były wzbogacone również sprawami lotniska w Kętrzynie, ponieważ to, co ja czynię razem z aeroklubem, to jest po prostu pewne preludium do wielkich spraw, do możliwości rozwiązania prawdziwej komunikacji lotniczej, takiej opartej o również szerszy ruch turystyczny. Niekoniecznie od razu Boeingami, ale małymi samolotami, takimi do kilkunastu miejsc, do 20 nawet miejsc, można by z powodzeniem to realizować. Ale do tego potrzebne jest, jak i do tanga trzeba dwojga, prawda, to tutaj również trzeba by, aby zarówno samorząd gminy, samorząd miasta, samorząd powiatu właśnie razem skonsolidowani docenili sprawę nie to, że jest lotnisko dla aeroklubu, tylko że to jest lotnisko jako element poważnej infrastruktury. Tak jak drogi, tak samo i to jest element pewnej komunikacji. Ja mam nadzieję, że jak już teraz po wyborach władze robią pewien program działalności na kadencję, że znajdzie się również i taki temat, że będziemy mogli porozmawiać o lotnisku, a ja jestem otwarty, ponieważ dla mnie nie jest elementem sprawa gospodarcza. Dla mnie jest elementem bardzo ważnym pracowania na rzecz pokazywania możliwości ekspansji, takiej ekspansji turystycznej Mazur. A tej ekspansji bez dobrej, szybkiej komunikacji dla ludzi, których stać, nie będzie. W związku z tym jestem gotowy do współpracy, do podejmowania inicjatyw. Te zresztą inicjatywy, które robimy, taki mają cel, bo to jest okazja medialna. Pani jako osoba z mediów, pani wie, że musi być wydarzenie, żeby nimi media się zainteresowały. Jakaś taka nawet bardzo porządna przeciętność, to ona nie wzbudza w ogóle zainteresowania.
a w mediach albo coś bardzo wartościowego, albo coś skrajnego, przeciwnego, natychmiast wzbudza zainteresowanie. No pan tych wydarzeń zorganizował sporo tutaj na Warmii i Mazurach. Jest pan organizatorem licznych imprez, między innymi w Kętrzynie, na lotnisku w Wilamowie koło Kętrzyna. I tam właśnie organizował pan taką imprezę Mazury Airshow, teraz się nazywa, wcześniej to był festyn lotniczy. A nie wiem, czy pan słyszał podczas kampanii wyborczej tutaj przed wyborami na burmistrza Kętrzyna. Jeden z kandydatów mówił, że przez dwóch panów z wąsami tą imprezę przeniesiono do Giżycka. Ona teraz odbywa się w Giżycku. Pan podziela to zdanie? Ja nie chciałbym wchodzić w rozgrywki polityczne i argumenty, które po prostu różni panowie sobie to podrzucali. Zawsze jest tak, żeby nie było, że złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Ja jasne, jeżeli spostrzegłem, że moje starania chyba nie są zauważane w taki sposób, jakby należało, a przede wszystkim zauważanie przy imprezach to również jest wsparcie materialne, ponieważ impreza taka jak festyn lotniczy Mazury Show, gdzie ludzie wchodzą bez opłat, gdzie właściwie to wszystko jest zrobione społecznym sumptem, ale parę rzeczy jest w ogóle niestety, których trzeba opłacić, bo na przykład opłacić ekipy pilotów, którzy przylatują na pokazy, prawda, zakupić paliwo, sprawy bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma wsparcia, a nie było takiego wsparcia materialnego, no a z drugiej strony została przedstawiona propozycja wsparcia materialnego w PAW-ie niezbyt jakiegoś oszałamiającego, prawda, ze strony władz miasta Giżycka, no to uznaliśmy, że trzeba być tam, gdzie nas chcą, a nie gdzie jest sytuacja taka, że praktycznie może niektórzy uważają, że przepraszam za powiedzenie, że jak psu buda, to się te imprezy należą, bo one są na tym lotnisku. Bo jak Tołwiński jest właścicielem lotniska, prawda, to na pewno to musi robić, bo to jest dla niego. Czyli w końcu nie takie podejście było? Może, nie wiem, może tak inaczej. Ja mogę z tego wnioskować, że byłoby dobrze, gdyby władze chciały wygrać tą sprawę dla siebie. Wygrać, że jest ktoś taki jak ja, jak Aeroklub, którzy właściwie robią sprawy zauważalne w Polsce i w Europie, a o dziwo, chyba najmniej zauważalne w Kętrzynie czy w okolicy. I stąd też po prostu zaczęliśmy współpracować z Giżyckiem, z gminą Giżycka. Stąd, skąd otrzymujemy bardzo wymierne wsparcie, niewystarczające jeszcze, ale na tyle, żeby można było robić. Ja oczywiście się nie odżegnuję i wręcz powiedziałbym, gdyby znaleziono środki do wsparcia naszych tych czołowych imprez tu, to oczywiście będę je czynił, będę robił, bo ja jestem nałogowcem, jeżeli chodzi o imprezy. I mnie akurat cieszy, że sprawiamy komuś przyjemność, że jest to jakaś radość dla uczestników, dla obserwatorów, że jest to dobrze postrzegane przez media, bo jest to zawsze pretekst. Dzięki temu telewizja, prasa, radio przekazuje dalej. A jak mówią, to nie mówią impreza Tołwińskiego, impreza u Tołwińskiego, tak, tylko impreza w Kętrzynie, impreza na Mazurach. Więc, a ja nie jestem takim po prostu, żeby mi bardzo zależało na ekspozycji mojego nazwiska. Ja mam zbyt dużo w swoim życiu już splendorów i zaszczytów, ale bardzo mi zależy na tym, żeby przyczynić się do czegoś, co będzie inaczej postrzegane dla tego regionu. Czyli gdyby na przykład dostał pan taką samą propozycję od władz miasta Kętrzyna, jak i Giżycka, to byłaby impreza, ta duża impreza, festyn lotniczy Mazury Airshow w Wilamowie? Mogłaby być również i tu, i w Giżycku, i jeżeli będzie trzeba, również w Mrągowie. Ponieważ mam nadzieję, że władze Kętrzyna mnie też dobrze zrozumieją. Otóż ja poza tym, że zawsze będzie wymieniany gdzieś Kętrzyn, bo Aeroklub jest tutaj i ma lotnisko, to mnie bardzo leży na sercu szersza kraina, bo nawet w Europie to Mazury są postrzegane. Jeżeli chodzi o Kętrzyn, to w tym rejonie to głównie Gierłosz, Święta Lipka, prawda? Nawet Giżycko jako takie w Europie jest mniej znane. Natomiast Mazury tak. Więc ja pod hasłem Mazury Airshow jestem skłonny i zrobić imprezy i w Giżycku, i w Kętrzynie, i w Mrągowie, po to, żeby pokazać, że właśnie dzięki temu mamy właśnie ten wspaniały potencjał różnego rodzaju możliwości lotniczych, bo one napędzają inne spojrzenie na tą krainę.